przez proroka Jeremiasza Bóg mówi: słuchajcie głosu mego, a ja będę wam Bogiem, a wy będziecie mi narodem. To jest takie przykazanie przedwstępne, przykazanie, które ma przygotować nas do tego, żebyśmy usłyszeli wszelkie inne przykazania. Najpierw trzeba słuchać, po to, żeby usłyszeć. Bardzo wielu ludzi mówi, bo nie zamierza słuchać. Konflikt bierze się stąd, że nie słuchamy siebie wzajemnie, że nie potrafimy usłyszeć bicia serca drugiego człowieka. To jest poziom dialogu. Pan Bóg, kiedy zbliża się do człowieka, to najpierw pochyla się nad nim, słucha go, słucha jego płaczu, jego zawodzenia, jego lamentacji, a potem reaguje odpowiednio. Słuchajcie, a będę waszym Bogiem. Dzisiaj to mówi Pan Bóg do ciebie i do mnie.